Dzień dobry, zapraszam do oglądania. Dzisiaj niesamowicie smaczny obiad lub kolacja z karkówki. Pokażę, jak przygotować pyszne, delikatne mięsko przy niewielkiej ilości pracy. Do przygotowania tej pysznej potrawy potrzebne będą karkówka, cebula, ketchup, musztarda, czosnek, koncentrat pomidorowy, papryka słodka, majeranek, majonez i sól. No to zaczynamy! Karkówkę kroimy w plastry o grubości około 1,5 cm. I pokrojone plastry mięsa rozkładamy na desce. Kotlety przykrywamy folią spożywczą i mięso z obu stron lekko rozbijamy. A teraz przygotowujemy marynatę. Do miseczki z keczupem dodajemy 1 łyżkę musztardy, dodajemy 2 łyżeczki koncentratu pomidorowego, łyżeczkę soli, 2 łyżeczki papryki słodkiej, 1 łyżkę majeranku, przeciskamy przez praskę 3 ząbki czosnku . Marynatę mieszamy i na koniec dodajemy 2 łyżki majonezu. Zamiennie może być to gęsta śmietana. I dokładnie mieszamy do połączenia składników. Marynatę dodajemy do pokrojonego mięsa i dokładnie pokrywamy nią wszystkie plastry mięsa. Mięso powinno się marynować przynajmniej godzinę. Cebulę kroimy w pół talarki. Na dnie naczynia żaroodpornego układamy zamarynowane plastry mięsa i każdy kawałek mięsa posypujemy garścią cebuli. Kotlety układamy tak, aby zachodziły na siebie. I tak na przemian układamy wszystkie kawałki mięsa. Jeśli mamy większą ilość mięsa, to można również układać warstwami, tak jak ja to zrobiłam. Naczynie przykrywamy pokrywą lub folią aluminiową i mięso wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 200 stopni i pieczemy około 1,5 godziny. 45 minut pieczemy pod przykryciem, a kolejne 45 minut bez przykrycia. Karkówka jest naprawdę pyszna. Serdecznie dziękuję za obejrzenie filmu i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Smacznego!